Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym filmie będzie modowo o aktualnym Vogue. Zapraszam. Ten Vogue Collection Paris kosztuje niecałe 20 euro, więc to jakby tak 85 zł. Ten Vogue jest dość gruby, jak widzicie. Zawiera 200 stron. Te wszystkie fotografie, które znajdują się w tym czasopiśmie, są naprawdę bardzo, bardzo przepiękne i są to nie tylko fotografie z pokazów mody, ale też są to fotografie na przykład akcesoriów, są to fotografie torebek, biżuterii, butów, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, redaktor oddziału mody została Aleksandra Woroniecka. Aleksandra Woroniecka, ona była kiedyś modelką i urodziła się w Paryżu, ma polskie pochodzenie. Nie wiem, czy mówi po polsku. Jak przychodziła zawsze do domu mody, w którym pracuje, to mówiła wyłącznie po francusku, więc i bez akcentu, więc wydaje mi się, że nie mówi po polsku. Ale nie jestem pewna. Jest bardzo sympatyczną kobietą, bardzo wymagającą. Jest bardzo dobra w tym, co robi. Co ciekawe, jeżeli interesujecie się modą, to w ogóle możecie znaleźć na pierwszych stronach kilka artykułów o tym, co będzie tendencją i co będzie modowe na wiosnę i lato 2021. I ja Wam zaraz to zdradzę. Więc 8 trendów, które będą panowały w modzie w przyszłym roku i kolekcje, które pewnie będziecie mogli zobaczyć w bardzo wielu sieciówkach, będą reprezentowały. Tutaj macie dwie podane, to jest silver, czyli wszystko to, co jest srebrne. Jak widzicie, ja już się zaopatrzyłam w srebrny kolor. Mamy wszystko, co to srebrne. Srebrne marynarki, spodnie, sukienki. Jako drugą tendencję Vogue wymienia candy, czyli wszystko to, co jest cukierkowe. Trzecia tendencja na wiosnę, lato 2021 to jest minimalizm. Jak widzicie, takie domy mody jak Chloe Prada czy Sportmax będą reprezentowały właśnie taką tendencję i będzie to look z lat 90. Wszystko w bieli. Kolejna tendencja to jest Hop Romantic. Macie trzy zdjęcia z domów mody Dior, Valentino i Isabelle Marant. Wygląda to tak. I tutaj najważniejszym punktem tej sukienki ma być jej folklor, ma być to styl taki bohemia, również nie odchodzący od luksusu, sukienka ma być długa i ten dół ma być prześwitujący. Więc jak widzicie, czekają nas prześwitujące długie sukienki. Kolejny trend, który zobaczymy w sklepach od wiosny, to będzie tak zwany balon. Czyli wszystko będzie się toczyć wokół góry. Wokół góry i chodzi o objętościowe ramiona. Widzicie, będzie to w marynarkach, w sukienkach. Wszystko będzie się toczyć w tej górnej części i ma być to bardzo, bardzo takie napompowane. Kolejna bardzo ciekawa tendencja, którą proponują projektanci na kolejny rok, to jest fishnet, czyli taki styl rybacki. Wygląda to tak. Tutaj macie akurat zdjęcia z pokazów Balenciaga, jest Hermes i jest Rick Owens. Powiem Wam, że tak, tą sukienkę, tą siatkę przymierzałam z Balenciagi i muszę powiedzieć Wam, że jest ona bardzo, bardzo ciężka. Także nie wiem, jak można ją nosić. No ale może są tacy odważni albo na jakąś szczególną okazję. Przedostatnia tendencja modowa. To będzie neologo, czyli tak. W 2020 roku już mieliśmy tę tendencję na ubraniach z różnymi logo, marek i tak dalej.
Natomiast teraz projektanci chcą przekształcić w 2021 roku tą modę na logo z kolorami takimi neonowymi. Chcą to dorzucić. I tutaj macie na przykład Louis Vuitton, Chanel i Dolce & Gabbana. I ta akurat kolekcja była bardzo lubiana przez projektantów. I ostatnia tendencja modowa to będzie track suite. Wygląda to tak. Macie tutaj fotografie z domów mody Miu Miu, Balenciaga i Celine. I chodzi tutaj o taki sportswear, o ubrania, które można na przykład założyć na jogging. Jak widzicie, taki sportowy dół do takiego dnia codziennego. I na wieczór góra, czy takie dodatki bardziej eleganckie. Więc to będzie takich 8 tendencji, które będą nas czekały w sklepach w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o dodatki i akcesoria, to na przykład dom mody Chanel proponuje styl chic i dodatki w takim stylu, z kokardą bardzo czarną, czarna kokarda na górze, wszystko ma się dziać na górze, będzie bardzo modna w przyszłym roku na lato i oczywiście takie opaski na włosy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jeśli chodzi o manicure, to kolor, który będzie taki najbardziej trendy, to będzie taki różowy. Pokazy, które mi się najbardziej podobały, to po pierwsze był oczywiście pokaz Chanel. Chanel prezentuje dalej tą stałą linię, którą zawsze ma w swoich kolekcjach. To jest ta klasyka, elegancja i połączona z nowoczesnością. Drugim moim ulubionym pokazem był pokaz Louis Vuitton i to, co proponuje dom mody Louis Vuitton. Zobaczcie. Więc trochę będzie to neonowe i trochę będzie kolorów, ale jednak kolekcja jest bardzo stonowana i w tych kolorach beżowych i odcieniach brązu, tak jak Louis Vuitton zawsze prezentuje. I trzecia kolekcja, która mi się najbardziej spodobała, to była kolekcja Chloe. Jest bardzo kobieca, zwiewna, dużo jest jasnych kolorów, dużo jest pastelowych kolorów i również minimalizm. I oczywiście muszę Wam pokazać ostatniego projektanta, to jest Simon Jacquemus. Pokazuję Wam go, ponieważ miałam okazję z nim współpracować. Jest to bardzo sympatyczny projektant, osoba bardzo skromna, pomimo tak wielu sukcesów. Jest to chłopak, który ma 28 lat i jego kolekcje już się pokazują w Vogue i w wielu światowych czasopismach modowych. Przedstawia on kolekcję bardzo taką bliską naturze.